Dana jest funkcja f idąca ze zbioru liczb rzeczywistych w zbiór liczb rzeczywistych, taka, że dla każdej liczby rzeczywistej x zachodzą równości f od x równa się f od 2x równa się f od 1 minus x i my musimy dowieść, że taka funkcja jest okresowa. Żeby to zrobić, to przede wszystkim musimy wiedzieć, co to jest okresowość funkcji, dlatego przypomnijmy to sobie na początku. Napiszmy, że funkcja jest okresowa. Wtedy i tylko wtedy, kiedy istnieje taka liczba rzeczywista, powiedzmy, nazwijmy ją literką t. Napiszmy, że t należy do liczb rzeczywistych, że dla każdego x z naszej dziedziny, w naszym przypadku dziedziną jest zbiór liczb rzeczywistych, to napiszę dla każdego x należącego do rzeczywistych f od x to się równa f od x plus t. Czyli jeżeli zwiększymy nasz argument o tą stałą liczbę t, no to wartość dla takiego argumentu będzie taka sama, jak wartość funkcji od x. No i taka własność musi zachodzić dla każdego x. Musi istnieć taka stała liczba t, która będzie naszym okresem. No i teraz, żeby pokazać, że nasza funkcja f jest okresowa, to musimy pokazać, że f od x równa się f od x plus jakaś. Konkretna liczba rzeczywista, jakaś stała ta. No i taką sytuację prawie tutaj mamy. Mamy napisane f od 1 minus x. I tutaj jedynym problemem jest ten minus. Gdybyśmy tu mieli f od 1 plus x to już mielibyśmy okresowość funkcji. Okres byłby równy 1. Dla każdego x funkcja by przyjmowała taką samą wartość jak za x o 1 większego. No niestety tu mamy minus. Ale będziemy musieli spróbować pokombinować jakoś z tymi wzorami, jakoś je wzajemnie ze sobą poskładać, tak żeby uzyskać napis f od x plus jakaś liczba. No i to będzie koniec naszego dowodu. Znajdziemy taką stałą liczbę t, że będzie zachodziła ta własność. No i to będzie dowodziło naszej okresowości. Zauważmy, że możemy na początku napisać, że na pewno f od x to się równa f od x. 1 minus x, to co sobie przed chwilą powiedzieliśmy, i w związku z tym f od 2x to się równa, korzystając z tej własności, z tego wzoru, który tutaj napisaliśmy, f od 1 minus, no i odejmujemy argument, który tym razem stoi tutaj w nawiasie, czyli 1 minus 2x. W ten sposób połączyliśmy te dwa wzory. Ten wzór z tym wzorem, które mamy podane w treści zadania. Co więcej, wiemy, że f od 2x to się równa f od x, czyli mamy nową własność, nowy wzór funkcyjny, że f od x to się równa f od 1 minus 2x. No i teraz możemy próbować dalej przejść z tym argumentem, który tu mamy w nawiasie, do takiego stanu, aby znowu pojawił się x, bez tej dwójki z przodu. No to najwygodniej byłoby nam tutaj podzielić ten argument przez dwa. Możemy to zrobić? Oczywiście, że tak, ponieważ f od 2x to jest to samo co F od x. Żeby z tego stanu Przejść do tego, to wystarczy pomnożyć argument przez jedną drugą, czyli to jest w naszym przypadku legalna operacja, czyli możemy napisać, że f od dowolnego argumentu to jest f od tego samego argumentu, tylko podzielonego przez dwa, albo inaczej mówiąc, pomnożonego przez jedną drugą. No i co to nam da? Napiszmy jeszcze raz wynik tego mnożenia f od jedna druga razy 1 no to jedna druga. Minus 1 druga razy 2x to minus x. No i w sumie nic rewelacyjnego nie uzyskaliśmy, bo uzyskaliśmy podobny napis jak tutaj, aczkolwiek trochę inny. No i teraz możemy wykorzystać ten wzór, który mamy tutaj, połączyć go z tym wzorem. W jaki sposób? Wiemy, że f od x to się równa f od 1 minus x, czyli napiszmy, że to się równa f od 1 minus, no a naszym argumentem w tym przypadku jest całe to wyrażenie. Czyli piszemy minus 1, druga minus x. Przekształćmy dalej ten napis. To się równa f od 1 minus 1, druga to oczywiście 1, druga. I minus minus x to będzie plus x. No i uzyskaliśmy to, co chcieliśmy. W nawiasie, w naszym argumencie mamy plus x i jeszcze plus jeszcze jakaś stała. Żeby zapisać to w ten sposób, to oczywiście możemy zamienić kolejność dodawania. Dodawanie jest przemienne, czyli możemy napisać, że to jest to samo, co f od x plus jedna druga. No i w ten sposób takimi przekształceniami pokazaliśmy, że f od x to się równa f od x plus 1 druga, czyli zachodzi warunek naszej okresowości. Możemy napisać, że stąd wynika, że nasze t jest równe 1 druga, tyle jest równy okres tej funkcji f, no i to dowodzi okresowości, czyli kończymy dowód tego zadania.